Zapraszamy do studia SS Records. Tutaj powstaje dopiero akustyka. Jak na razie słychać jest bardzo słabo. Klaśniemy w ręce i słychać. Tutaj powstanie studio. Mamy cegły i to na wytłumienie. O, wyczepia się trochę. Tutaj mamy lodówki, już nie działające, ale kładą się jeszcze więcej cegieł. Tutaj będzie okno, już nawet jest. Tu będzie biureczko z komputerem, konsolką. W tej wnęce zrobimy wytłumienie, taką ściankę tłumiącą pod nagrywanie. Tutaj się postawi ze trzy panele, raper za kamerą. No i siema, nagrywamy. Zapraszamy do biura prezesa zarządu Impact w Kielce. Aktualnie trwają roboty remontowe. Tutaj jeden z wolontariuszy Impactu maluje, jak widać na załączonym obrazku. Aktualnie przymknął też okno, mocny pędzel. Jest bardzo przyjemna atmosfera, ściany są białe, w gniazdkach płynie prąd. Prezes robi zdjęcie. Jest światło, nie wszystkie, ale jest. Zapraszamy do drugiego pokoju. Jest to pokój połączony z kuchnią bezpośrednim przejściem, niezamykanym drzwiami. Są to drzwi przesuwne, dlatego... Przesuwne. Drzwi przesuwne. Pokój został połączony z kuchnią z jednego prostego powodu. Tutaj przeznaczenie tego pokoju to chillernia. Tak to nazwaliśmy. Będziemy tutaj po prostu chillować sobie. Tutaj będzie postawiona kanapa pod oknem. Jeszcze firanki będą potrzebne, żeby nie świeciło nam na ekran, który będzie się znajdował tutaj. Tutaj będzie wywieszony ekran, tam postawiony projektor, tutaj kanapa. Będzie można grać w FIFA. Wychodzimy zdobyć pożywienie, gdyż nic tutaj nie ma, a nie możemy się żywić już grzybem ze ścian więcej. Tu mógłbym pokazać, jak pracujemy, albo jak Surmi sobie śpiewa, ale materiał jest zbyt nudny. Mam więc lepszą alternatywę. Ty masz telefon? Masz? Siema, godzina 19:25, jedziemy sobie po chłopaków, będziemy kłaść dzisiaj wykładziny, które dostaliśmy. Serdecznie podziękować za 50 metrów wykładziny, które dostaliśmy. Dzisiaj jedziemy to położyć, dokończyć malowanie i pierwszy etap mamy z głowy. Potem będzie trzeba tylko położyć podłogi, a co będzie wkrótce, dowiecie się. Surmi, powiedział, że mamy czekać 5 minut. Czekajcie, bo nam zdejmą film. No, zobaczymy, czy będzie, czy nie będzie. Tutaj już mamy... Mamy tu już Wojtusia. Ojej, a tak. Cześć Wojtyła. To chodź tutaj. O właśnie, a propos Dawida. Ty. Jestem ten zaniepokojony. I wyjechał do tego, do Wrocławia, więc... My go wam narysujemy, tutaj już rzucam wam przebitkę czekaj, z rysunku. Czekaj, ja mogę się na niego chwilę zamienić. Powiemy wam, ile czekaliśmy na niego. Zazwyczaj tak się kończy, jak mówi 5 minut, tak 15-10. Ale może pobije rekord, już jest. 2 minuty. Czekam. Kochani, na 5 sekund nadejdzie chwila. I teraz już sami wiecie, żeby wam pokazać, jak to jest, dalej już będziemy nagrywać wszystko, żebyście czekali razem z nami i nie damy tego w przyszłym tempie. A w zasadzie Dan mówił, że w przeciągu 5 minut, jeśli jeszcze, jak jeszcze jechaliśmy. I czekamy, siedzimy, Wojtek z tyłu, na kanapie, za włosy się łapie, tak, tak. W tym lustrze to niestety ja. Dobra. Padnie nam ten bateria przez ten czas. Dobra, wy sobie postójcie tu. O, to jest... No, to może jakieś... się w torbie? Nie siadaj na niej. A mogę oprzeć się? Zanim on wyjdzie, to... To weź połóż na ziemi. To może jakieś małe Q&A? Patrzę, co tam napisaliście w komentarzach na Instagramie. Skrzynka była pusta, więc zaproszę was wszystkich na Instagrama Impactu.
Patrzę. Uwaga, moi kochani, zapaliło się światło przed domem. Q&A, wrócimy do was. Zapaliło się światło przed domem. Czy to będzie Szymon Surma? Tak, idzie. Niemożliwe. Oświetlę go światłami. Wróci, bo zapomni czegoś. Czekajcie, przetrwam wycieraczkami. Mrygaj. O kurde. Tak, to on. Idzie. Jaki czas? Jaki czas? 7:20. Siema, co tam? Siema, prezes. Pan starzec. Dzień dobry. Nagraj. Witam. Strzałeczka. A, dobrze. Ja żółwia przybijam. Siema, witamy w kolejnym dniu. Nie, chwila. Musisz więcej entuzjazmu. Siema, to jest drugi dzień remontu. Oczywiście drugi nagrywany, my, bo remontujemy codziennie od 17 do 15. Dnia następnego. Chodźcie, wam pokażę, co się zmieniło. Tutaj sala konferencyjna. Dojechała nam dzisiaj mikrofala od miłej pani Zoelixa Zafri. Będzie się sprawowała, miejmy nadzieję, że jeszcze nie była odpalana, więc pierwsze odpalanie pokażemy wam już niedługo, ale jeszcze nie mamy co tam wstawić, więc wiecie. Tutaj przyszły nam szafeczki, to są szafeczki kuchenne. Kuchnia, zaraz zobaczycie, jak się zmieniła. Dzisiaj będziemy kłaść wykładziny. I tyle, lecimy dalej do następnego pokoju. Tutaj kuchnia, miejsce naszego ostatniego wywalenia prądu, że tak powiem. Jak widzicie, jest to odmalowane, wykładziny są ściągnięte, będą zakładane nowe, które nam już przyszły, ale to już niedługo powiem więcej szczegółów. Tutaj przyszła nam listwa, oczywiście, żeby mieć prąd w kuchni. Tu będzie stała nasza mikrofala, tu będą nasze szafeczki. No i tyle. Jak możecie zauważyć, wszystko jest odmalowane, wszystko jest pięknie, wszystko nabiera kształtu, koloru. Lecimy do następnego pokoju. Jest nasza chillarnia, jak możecie zauważyć, też jest wszystko odmalowane, jeszcze te drzwi będziemy malować, czekamy na farbę do drewna, żeby to wszystko odmalować. Podłoga jest ściągnięta, ściany są pomalowane, dziury nie są załatane, chodź, zrób zbliżenie. Panie prezesie, co to za dziura druga? Widzę tutaj, będzie połączenie bezpośrednie z pokojem prezesa, żeby miał podgląd. Co robimy w chwili? Lecimy dalej. Korytarz, jak możecie zauważyć, ostatnio na nagraniu nam zajęło sporo czasu. Przejdźmy do miejsca, gdzie rolowaliśmy kebaba na ścianie. Jak możecie zauważyć, wszystko jest pięknie. Wszystko jest białe, śnieżne, bez żadnego rolowanego kebaba, zamalowane tak jak należy. Prąd stabilnie nie wywala nam, o to chodzi. Gaśnice dokupimy. Nie bójcie się. Chodźmy dalej przez korytarz, który jest odmalowany. Tutaj możemy zauważyć piękną wykładzinę. Takie wykładzinki dostaliśmy. Również jest odmalowane, podłogi są zdjęte. Chodźcie zobaczyć, jaki mamy piękny widok z balkonu na Plac Wolności w Kielcach. Nocą to wygląda naprawdę zjawiskowo. Fajny pies! Tutaj jest pokój SS Apex, gdzie też mamy wykładziny. Od tego samego mojego pana, który nam dał, podarował. Nie chcę za to żadnych pieniędzy. Jesteśmy to zgodnie wdzięczni, że pomaga nam pan wszystko to udekorować, by miało ręce i nogi. A zwłaszcza ten pokój, bo w tym pokoju będzie się mieściło studio SS Records, który projekt złożony jest już od 2 października tego roku, a na wyniki musimy czekać do lutego. Przed nami wielki czas oczekiwań, wielki czas nadziei, wielki czas działania. Ściany są odmalowane, podłoga zdjęta. Ściany oczywiście będą w innym kolorze niż teraz, bardziej pobudzające wyobraźni do pisania tekstów, do nagrywania. Więc drugi dzień zaczynamy w ten sposób. Budynek, jak widzicie, jest w takim stanie. Idziemy jeszcze po wykładziny, pufy, bo już dzisiaj przynieśliśmy pufy ze starej bazy do tego pokoju, gdzie jest chillernia. Nie dajcie się zwieść temu napisowi. Prezes jest zupełnie gdzie indziej. Tu będzie chillernia, pokój dla nas, dla naszych potrzeb.